Słowo Boże wyznaczone na dzisiejszą niedzielę zapisane jest w księdze proroka Zachariasza w 8 rozdziale, w wierszach od 20 do 23. Tak mówi Pan zastępów. Jeszcze będzie tak, że przyjdą ludy i mieszkańcy wielu miast. Mieszkańcy jednego miasta pójdą do drugiego, mówiąc: Nurze, pójdźmy przebłagać oblicze Pana i szukać Pana zastępów. Ja także pójdę. I przyjdzie wiele ludów i potężnych narodów, aby szukać Pana zastępów w Jerozolimie i przebłagać oblicze Pana. Tak mówi Pan zastępów. Stanie się w owych dniach, że 10 mężów ze wszystkich języków i narodów odważy się i uchwyci się rąbka szaty jednego Judejczyka, mówiąc: pójdźmy z wami, bo słyszeliśmy, że z wami jest Bóg. Kościół luterański, niedzielę 4 sierpnia lub niedzielę najbliższą tej daty, od XVI wieku obchodzi jako niedzielę Izraela. Biblijnym hasłem Niedzieli Izraela w Kościele Luterańskim są słowa zaczerpnięte z Psalmu 33 i 12 wiersza. Błogosławiony naród, którego Pan jest Bogiem, lud, który wybrał sobie na dziedzictwo. Święto to ustanowione zostało na pamiątkę smutnego faktu zburzenia przez Rzymian świątyni jerozolimskiej. Miało to miejsce 4 sierpnia 70 roku. Bóg wybrał Izraela, aby objawił się światu w ich historii, aby pokazać, jaki jest Bóg, który idzie i towarzyszy swojemu ludowi. Nieważne dokąd i z kim pójdziesz, Bóg nie opuści swojego ludu. Jest Bogiem, który chroni słabych i kocha sprawiedliwość. Wzywa swój lud, aby pokutowali, gdy zejdzie na złą drogę i zawracali z dróg grzechu i nieposłuszeństwa. Był to czas w historii narodu, gdy doświadczali wygnania i obcych rządów. Ale po tym czasie pokuty i nawrócenia Bóg prowadzi swój lud z powrotem do ich własnej ziemi. Bóg ma moc przetrwania i daje Izraelitowi nowy początek, bo taki jest Bóg. On idzie, pozostaje u boku Izraela przez wzloty i upadki, ale wyzwolenie też nie jest marszem triumfalnym. Izrael pozostaje mały i stanowi przedmiot sporu między głównymi mocarstwami. Ale może znowu mieć nadzieję i odbudować swoją świątynię. Po latach separacji, po latach obcych rządów, mają wspólne miejsce, w którym mogą oddawać cześć Bogu i żyć swoją wiarą. Wizja proroka Zachariasza idzie jeszcze dalej. Nie tylko lud Izraela powinien oddawać cześć Bogu w świątyni. Pewnego dnia także i inne narody przyjdą i oddają cześć Bogu w Jerozolimie. Wszystko, co ich dotychczas rozdzielało, wszystkie wojny, cała przemoc, także między sobą, a także przeciwko Izraelowi, wszystko to zostanie przezwyciężone, ponieważ łączy ich wspólne pragnienie. Chcemy iść z wami, z Izraelem, ponieważ słyszeliśmy, że Bóg jest z wami. Pójdziemy z wami, bo słyszeliśmy, że Bóg jest z wami. Oto wezwanie, do którego jako chrześcijanie powinniśmy się włączyć. Chcemy razem z Izraelem szukać Boga, wielbić Boga i prosić o miłosierdzie. To nie Izrael wzywa nas do przybycia, ale raczej narody wzywają się nawzajem. Izrael nie potrzebuje, abyśmy czcili Boga, ale potrzebujemy Izraela, aby poznawać Boga. Od Izraela możemy się uczyć, jaki jest Bóg. Potrzebujemy świadectwa Starego Testamentu i słów Jezusa, Syna narodu żydowskiego.
chodzenie z Izraelem oznacza uczenie się od Żydów, jak oddawać cześć Bogu i rozumieć Jego Słowo. Codziennie z Izraelem, chodzenie z Nim, oznacza przylgnięcie w wierze do Jezusa, która niegdyś prowadziła przez wiele wrogości, także ze strony chrześcijańskiej. Chodzenie z Izraelem oznacza znoszenie różnic, które wynikają z naszego odmiennego postrzegania z Bogiem. Chodzenie Izraelem oznacza także sprzeciwianie się, gdy Żydom grozi zagrożenie i pamięć o Żydach ma zostać wymazana. Chodzenie z Izraelem oznacza wspieranie tych, którzy angażują się na rzecz ofiar pomocy w Izraelu i regionie i którzy, nawet w obecnej sytuacji, angażują się na rzecz pokoju, spotkań i pojednania. Pójście za Izraelem oznacza także przeciwstawianie się politycznym superpotęgom i fantazjom o unicestwieniu ze wszystkich stron. Albowiem Bóg, który chodzi z Izraelem, jest Bogiem, który wybiera małych, chroni słabych i kocha życie. Pójdziemy z wami, bo słyszeliśmy, że Bóg jest z wami. Pozostaje, podobnie jak w przypadku Zachariasza, nadzieją na przyszłość dla Izraela i świata. Jest obrazem naszej tęsknoty za pokojem, w którym ludzie mogą żyć w różnych krajach, narodach i religiach, rozmawiać z sobą, chodzić razem i wspólnie szukać i wielbić Boga. Amen.